Na portalach internetowych podnoszą się głosy nawołujące do walki z atakami na łowiectwo. Warto więc, i chyba jest to ostatni dzwonek, aby zastanowić się, czy przypadkiem sami myśliwi nie dostarczają powodów i argumentów tym, co w łowiectwie postrzegają samo zło. Tym razem oko naszej kamery skierowaliśmy na teren działania Zarządu Okręgowego w Białymstoku. Jestem w kole łowieckim Jeleń. Wracając z polowania do domku myśliwskiego, chodzę. Trzech kolegów jest w środku. Siadłem, przywitałem się z nimi. Oni spożywali kolację i zjełem swoją kolację i zacząłem jeść. No i to chce mi nalać wódki. Ja mówię, dziękuję bardzo, bo ja rano wyjeżdżam, nie mogę pić. No i tak siedzieliśmy, rozmawialiśmy. No i w pewnym momencie on sobie wypił kielicha i w pewnym momencie, ale było widać po nim, że mocno był wypity. Groził mi i mówił, ty skurczyny, ja się zabiję, o tak. O. Bo on siedział bokiem do mnie, odwraca się do mnie i trzyma w ręku nóż i mówi, ty chu, ty skurwysyn do mnie. Ja oczy zrobiłem. Nigdy takich rzeczy nie słyszałem w życiu. No i ten on. I za nóż i wstaje i podnosi rękę do góry. No i ten młody z myśliwych wyrwał jemu ten nóż z ręki i zaczął go uspokajać. No i zerwał się Janek, też ten Listwinowicz i też do niego. Co ty robisz? Co ci się stało? On z taką wyrwą, z takim zapienieniem do mnie. Jeszcze dalej, to jego odciągnęli, posadzili na łóżko z boku. Ja wtedy wziąłem broń i wyszedłem do samochodu, żeby zabezpieczyć broń. Od tej pory nie poluję, w ogóle nie poluję. Zrezygnowałem i tak sobie myślę czasami, żeby w ogóle zrezygnować z łowiectwa. Ja że nigdy w życiu nie spotykałem się z nim, zawsze do mnie i ludzie tutaj okoliczni zawsze dowoziłem i ubierałem tych ludzi na wsi, bo biedni są, mogą poświadczyć niektórzy. Zawsze było dobrze, nie byłem taki niekoleżeński. Ile razy o ten też siedział w śniegu, to go wyciągałem swoim samochodem. Było wszystko okej, okay. A co to się stało, to ja nie wiem. Tak boję się chodzić polować. Wszyscy by się bali na moim miejscu. Byłem członkiem koła łowieckiego Jeleń od 1983 roku. Członkiem koła byłem przez prawie 30 lat. W zarządzie koła łowieckiego byłem około 20 lat. Byłem sekretarzem i łowczym. Na samym początku pełniłem funkcję tak, że byłem członkiem bez funkcji, ale łącznie byłem około 20 lat w zarządzie koła Jeleń. Teraz jestem poza kołem Jeleń. Zostałem skreślony z listy członków koła Jeleń. Powodem skreślenia były wydumane pretensje do mnie, a faktycznie wykorzystanie faktu, iż nie było mnie przez parę dni w kraju i żądano uregulowania zaległości, o których nie wiedziałem, pomimo wpłaty i pomimo wiadomości przez zarząd koła, że naległości ureguluję, bo nigdy nie było tak, żebym był długo należny dla koła, zostałem skreślony. Takiego szybkiego był to pierwszy przypadek w historii koła, od kiedy pamiętam, a pamiętam od 1983 roku. Jest to ewenement, wiem, że powinienem zostać zaproszony na zarząd koła i zapytany, z jakiego powodu zalegam z płatnościami. Nic takiego się nie stało. Poza tym byłem w lekkim konflikcie z zarządem koła, który nie spełniał swoich funkcji podczas mojej tak jakby funkcjonowania w zarządzie. Po prostu członkowie koła nie pracowali, nie robili swoich rzeczy, które powinni wykonywać. Pomimo moich próśb nie wykonywali, mam na to dokumenty. I została, po prostu był to forma rewanżu za to, że zmuszałem ich do pracy, wykonywania ich statutowych obowiązków. Postrzelanie tablic i drogowskazów mieszkańcy wsi przypisują myśliwym koła Jeleń. Przestrzeliny wskazują, że strzelający wyjątkowo nagannie nie zachował podstawowych środków bezpieczeństwa, strzelając w kierunku zabudowań i wykazał się wyjątkowym wandalizmem.
Podejrzenia na myśliwych kierowane są m.in. przez fakt, iż w pobliskich wykopach strzelanie urządzili sobie członkowie zarządu rozpoznani przez grzybiarzy. Kto oddawał strzały do znaków i tablic informacyjnych nie wykryto, choć przy odrobinie chęci nie było to zbyt trudne, zważywszy, że jedne z przestrzelin pochodzą od dość nietypowego kalibru, co znacznie zawężało krąg ewentualnych wandali, o ile nie wskazywało na konkretną osobę. Reszta to kwestia niezbyt kosztownych badań na mikroskopie porównawczym. Policja i prokuratura, mimo iż miała o tych faktach wiedzę, wskazane ślady butów, ślady opon i paczkę po papierosach ulubionych przez jednego z uczestników niedozwolonych strzelań, nie była najwyraźniej zainteresowana wykryciem sprawcy. Szkoda, bo może uwolniłoby to myśliwych koła jeleń od zniesławiających podejrzeń. Zachowanie myśliwych na styku z ludnością wiejską wywołuje także falę niezadowolenia, tym bardziej, że złe traktowanie widzą oni w zachowaniu samego prezesa koła. Wójtowie gmin, mobilizowani licznymi skargami, nie widzą możliwości dalszej współpracy z kołem jeleń, dając temu wyraz we wnioskach do starosty o wypowiedzeniu umów dzierżawy. Problem, a wraz z nim zły wizerunek łowiectwa, narasta. To jest moje pole, proszę pana, i od 2.8.2013 roku przyjechał do mnie Parkowski, nie przedstawiając się, jeszcze z jednym panem, i mierzyli te tu pole. Chodzili po polu i mierzyli, ile tu dziki tego wszystkiego wyłożyli. A mnie żadnego protokołu do podpisania nie dali. Dawał mnie czystą kartkę podpisać. Proszę pana, ja nie podpisałem tej kartki i mnie nie przysyłali przez 3 miesiące, aż napisałem pismo i wtedy przysłali mnie protokół. Ja ten protokół mam u siebie i napisał mnie, że nie planty wyłożone z jedzonego owsa, ale że 5 ścieżek. To czyli tak dziki chodzili po grzyby do lasu. A żadnych tutaj mnie, na ile pytali się, na ile ja szacuję. Ja mówiłem, że na 2000. Zaśmiał się tylko. I z tym pojechali. I ja został się bez, jak ktoś mówi, żadnego odszkodowania. Pisałem do Ministerstwa Sprawiedliwości, do Rzecznika Praw Obywatelskich, do Prezesa Rady Ministrów i nic nie pomaga, tylko do blocha odsyłają, a tam wszystko przepada, pod dywan zamiatają i więcej nic. Robią ludzi w konie jak tylko mogą. No, mówili, że trzeba mapki, żadnych mapek nie trzeba. Ja mówię, że pani minister środowiska napisała, że nie trzeba żadnych mapek i pokazuje jemu te pismo. On mówi, nie możesz pan sobie tyłek podciąć pod tym pismem. No to czyż to tak należy się postępować z rolnikiem? Pytam się, jak nazwisko pana, chociaż wiedziałem, że z Choroszczy. On mówi Ladny. Ja pomyślę, no sam to tam nie brzydki, tylko miejscowość taka, ja nie wiem, nie można tak po prostu określać, to już nie jednego mnie oni tak robią. Dają, żadnego protokołu drugiego nie dają. Protokół powinien być w 2 jednakowych egzemplarzach. A to daje czysty protokół. A co on, wiadomo co on ponapisywał? Dowiedział się, że tutaj ludzie piszą, to bez protokołu poprzysyłali pieniądze. I ten człowiek, który dostał te pieniądze, to nie widział tego ni protokołu, ile tam stawiono. Nie wiadomo ile. O, tak oni robią. Każdego rolnika za bezcen mają. Przyjedzie tylko, aby tylko upalować i kiełbaski narobić. O, bo mówił, że w Warszawie też lubią kiełbaskę z dzika. No to, panie, to jak to tak? Rolnika można już do tego stopnia, już nerwy puścili, że rolnicy poszli do wójtów i wójt z gminy Sidra, Kuźnica, Nowy Dwór,
wszyscy dali wypowiedzenie, no bo wiesz, nie do wytrzymania, trzeba coś, jakoś ludzie będą, to się mówi, będą dotąd, jak to się mówi, starać się, żeby oni stąd odeszli, bo to nieuczciwie i nie postępują z rolnikami ogólnie. Teraz w tym roku posiane mam pszenicę, to trzeba będzie zakaz postawić, żeby ten dziki nie chodzili, a tą drogą, bo jak tak on wygląda, to że on tak mówił, to co, 20 napisał pierwsze 10 cm szerokości 5 ścieżek, a później przekreślił, napisał 20, bo to za wąskie było. No to ktoś tak robi, panie kochany, ktoś tak robi. Odjeżdżając jeszcze, śmieje się, mówi, niech odjechał z metru parę i mówi, niech pan nie pocaluje w dupę. Ja 75-letni człowiek Parkowskiego mam celować w dupę, panie. Pozwoliłem postawić na swoim polu ambona. Dałem materiał, wszystko. Stałem po ambona. Tam oni, proszę pana, żadnego remontu nie robili. I po prostu upadła, ze starości zgnila. Napisał, że ja celowo spilowałem tą ambonkę. No to panie, gdzieś to ja widzę, że taka jest sytuacja. Powołałem komisję, pojechałem do wójta, do gminy Sidra i protokół przyjechali trzech przedstawicieli z gminy, wzięłem proboszcza z Zalesia jako świadka Pucilowskiego tutaj i stwierdzili jasno, że zgnila i powaliła się ambonka. A tu mnie już zarzuty, że ja spilowałem ją i nie dali nic, żadnego odszkodowania. Pojechał Parkowski do pana Baranowskiego w Mileszkowcach i ten zaczął tam coś gadać, a on do niego mówi, panie, uważaj pan na swój leb, bo jeden tylko masz. Z nim niebezpiecznie rozmawiał, on człowieka straszy bronią. Ten człowiek złożył zawiadomienie do prokuratury, no to co on? Powiedział, że to on złożył, to i tak nic z tego nie wyjdzie. Będzie ten prokurator jego przesłuchiwał, który im się podoba. Powiedział konkretnie, że z nami nikt nie wygrał, nie wygra. Jestem rolnikiem gospodarującym na 60 hektarach ziemi. Hoduję konie, bydło opasowe, krowy. I między innymi koło jeleń dzierżawi moje grunty rolne. No i problem dotyczy również mnie odnośnie szacowania szkód wyrządzonych przez dziki, przeważnie przez dziki. Spotkałem się z takim przypadkiem, że podpisałem in blanco protokół jeszcze niewypełniony. Okazuje się, że po 3 godzinach szacowania, mierzenia zniszczeń na moich uprawach otrzymałem 130 zł. No i po prostu zostałem oszukany. Jesienią 2013 roku jechałem z pola z synem i podszedł do mnie radny z gminy Kuźnica, po prostu sąsiad z mojej wsi i mówi, że tutaj są szacujący z koła łowieckiego jeleń, że ma do nich zastrzeżenie odnośnie szacowania, bo był na sesji i na sesji prezes koła jeleń powiedział, że wszystkie sprawy w sądzie wygrywamy. I mówi, że po prostu zapytać, co oni sądzą o tych sprawach. Poszliśmy na pole, ja mówię, jeżeli na cudzym szacuje jakoś nie wypada iść. On mówił, Zaszek, ten pan Andrzej Sokołowski, że jest osobą publiczną, bo jest radnym i mówi, chodź, pójdziemy, porozmawiamy z nimi. No i podeszliśmy właśnie do tych szacujących, był między innymi pan Solka Zdzisław, pan Perkowski Wojciech i pan Szczepański. No między innymi byli państwo kochańscy, u których te szkody wyrządzone były szacowane przez tych myśliwych. I ten pan Sokołowski właśnie, radny był. Doszło do takich trochę tam po prostu słownych sprzeczek z tymi myśliwymi i ta sąsiadka mówi, że po prostu tego nie, bo oni powiedzieli, ci myśliwi, że tu w Kutni nie będą oni szacować i nie będą dokonywali tego szacowania. Ja mówię, dobrze, na tego na koniec porozmawiamy. No i już wracając do samochodu pana Solki, bo pan Solka przywiózł ich samochodem, Passatem pamiętam, i nawiązała się właśnie do tego rozmowa. Nie? Przestrzegłem tych sąsiadów, że by po prostu nie podpisywali in blanco protokołów, bo ja właśnie zrobiłem błąd, że podpisałem in blanco i przysłali mi tylko 130 zł. I mówię, że po prostu oszukają tak jak mnie. Wtedy po tych słowach moich wypowiedzianych do tych państwa kochańskich, na tego powiedział myśliwy Wojciech Perkowski, uważaj na swoją głowę takim podniesionym tonem, bo masz tylko jedną. No i ten fakt jakoś mnie zbił z nóg.
Zgłosiłem to na policji. Sprawa została przekazana do prokuratury. Prokuratura w Sokółce umorzyła postępowanie. Po moim odwołaniu przekazała sprawę nie do powiatu białostockiego, nie do powiatu bielskiego, tylko aż do powiatu hajnowskiego. W moim rozeznaniu z myślą, że świadkowie nie dojadą. Po moich interwencjach nic to nie dało, sprawa została odrzucona. Dzień dobry. Dzień dobry. Co pan robi? Oglądam swoje Panie pole. A co się takiego narobiło? No dziki mi wybrały 2 hektary za 2 noce nasiona kukurydzy, która była posiana. No ale widzę, pole jest ogrodzone pastuchem i nie pomogło? No w tej chwili, no akurat teraz nie pomogło, bo jedną noc weszło z jednej strony i do pół kawałka tam wybrali. Następną noc weszły z tej strony, porwali drut i następne pół kawałka zostało zniszczone, wybrane do zera. Tam do zera, no nie, ale powiem w 90% 20 tu jest akurat wszystko wybrane. I zgłosił pan szkodę do koła łowieckiego? Zgłaszałem, to znaczy tak, przedzwoniłem wpierw do pana prezesa Perkowskiego. No, chciałem się umówić, żeby jak najszybciej to było, no, po prostu odszkodowanie. Nie chodzi o odszkodowanie, tylko sporządzenie protokołu i obejrzenie tego pola, bo niestety termin goni. I musimy odciąć tą kukurydzę, bo nie z tego żyjemy. Mamy bydło mleczne, mięsne też. Potrzebna nam nie jest pasza. No i każdy dzień zwłoki w tym terminie, dzisiaj mamy 24 maj, to dla nas wielka strata, bo jest opóźniony siew. Już teraz ta powinna wschodzić, bo jest prawie 3 tygodnie jak posiana. A teraz trzeba to wszystko zakultywować, to znaczy zrobić kultywację, odsiać, opryski na nowo. No a koszt jest po kosztach, bez niczego, tylko koszt nasion i koszt usługi siewu. To jest 1550 zł w tej chwili. Nasiona, koszt usługi i opryski. Bo niestety tu trzeba zrobić kultywację, odsiać na nowo i te środki, które były już zastosowane, nie będą działać. A kiedy pan zgłaszał tą szkodę? Bo tu widzę, dzisiaj rano padał deszczyk i te tropy tych dzików są takie lekko rozmyte jakby przez ten deszcz. No bo teraz akurat padało przez 2 dni. Zgłosiłem, proszę pana, dzwoniłem w czwartek do pana prezesa, tak jak mówiłem. Pan prezes kazał mi wysłać zgłoszenie. Czyli 2 dni podanie. Temu? Nie, no dzisiaj mamy niedzielę. 3 dni. 3 dni temu, tak. Obiecał mi, że w sobotę przyjadę, bo prosiłem, błagałem, że przyjechał sprawdzić te pole, bo niestety termin goni, trzeba odsiewać. No, obiecał mi w czwartek, że w sobotę przyjadę, po południu w sobotę dzwoniłem. Obiecał, że przyjedzie, ile zdążą. No nie zdążyli. Później obiecał mi, że przyjadą w niedzielę rano do 8 na pewno. Czyli dzisiaj. Niestety mamy już południe, nikogo nie ma. I pan cały czas. I cały czas czekam. To trzeba odsiewać. Pytałem tak, czy odsieję, przedstawię rachunki, czy coś. Na tą kwotę, że kupiłem nasiona, kupiłem środki, no i ten pan chyba by wystawił fakturę, czy coś za siew. Powiedział, że nikt mi nie uwierzy, muszę przyjechać obejrzeć to. No zgoda, więc czekam, ale ile można czekać? Tego w lipcu się, czy w czerwcu nie posieje tej kukurydzy, bo nie będzie czego zbierać. No a jak były szkody mniejsze, to więc no, szkoda zdrowia i nerwów, to nie zgłaszałem w ogóle. Nawet w tym roku owiec mi zryły, część to nawet nie zgłaszałem. Tak jak zacząłem gospodarzyć, to praktycznie gdzieś od 90 roku. Powiem tak szczerze, że jak był pierwszy zarząd i kiedyś tam, to jakoś się dawało dogadywać z tym zarządem i z tą komisją, która szacowała te szkody. I przyjeżdżały szybciej. Były to na tym kawałku akurat wybrana kukurydza. Pamiętam 10 lat temu, to jak zgłosiłem szkodę, na drugi dzień przyjechał łowczy, przywiózł mi nasiona kukurydzy. Przywiózł mi pastucha i drut i kazał mi ogrodzić, od razu odciąć na drugi dzień. I tak zrobiłem. No i ten pastuch właśnie działa do dzisiaj jeszcze. I z kukurydzy to dosłownie z 10 lat nie zwracałem się o odszkodowanie. Dziki w tej chwili niczego się nie boją. Przychodzili 2 lata temu, tu pod całe mieszkanie, dosłownie 5 metrów od schodów, zryli mi łąkę, tu ogrody, wszystko. Było wszystko zryte. I tak teraz w ogóle niczego się nie boją. Przychodzą,
praktycznie pod same zbudowania, strach wypuszczać bydło tam, czy nawet psa spuścić, czy co, bo mogą zaatakować.